moim odczuciu zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Z mojego punktu widzenia po prostu byliśmy się zespołem lepszym. Lepiej broniliśmy, lepiej atakowaliśmy, lepiej się przy tej piłce utrzymywaliśmy. Wykorzystywaliśmy to, gdzie wiemy, że Pogoń ma swoje braki. Dzisiaj to skrzętnie wykorzystywaliśmy. Oczywiście cieszy bardzo postawa zespołu. Cieszy to, że pierwszy raz wygraliśmy, że pierwszą porażkę tu Grodzisk, że przegrał pierwszy raz, bo nie przegrali w tej lidze. W tej lidze nie jest łatwo wygrywać i nie tracić punktów. Oni tych punktów nie tracili. Tym bardziej się z tego cieszę, tym bardziej się cieszę z postawy mojego zespołu, bo mimo ostatnich słabszych wyników my tą grę mieliśmy naprawdę niezłą, a dzisiaj się zgrało wszystkie te elementy i skuteczność w ataku, i skuteczność w obronie. I dlatego dzisiaj ten mecz wygraliśmy. Wielkie gratulacje dla moich chłopaków. Musimy lepiej grać w pressingu wysokim, no tutaj zbyt wiele błędów popełnialiśmy, ale przede wszystkim słabo otworzyliśmy spotkanie, czwarta czy piąta minuta, błąd techniczny, wracamy do gry po ciężkiej pracy na koniec pierwszej połowy, druga połowa zaczyna się całkiem nieźle, łapiemy rytm, zaczynamy grać coraz lepiej, czerwona kartka i tak naprawdę potem kolejna sytuacja taka no, dosyć kontrowersyjna, rzut karny, tak, za rękę, muszę jeszcze obejrzeć powtórkę. No, dużo tych takich sytuacji niewymuszonych, błąd techniczny, czerwona kartka, karny. Potem próbujemy grać w 10, odrabiać straty, no ale wiadomo, że ciężko. Chłopaki tutaj włożyli dużo serca, dużo pracy. Musimy wyciągnąć wnioski, skupić się co poprawić i gramy dalej. No jeszcze sezon długi, kiedyś musiała przyjść ta pierwsza porażka. Na pewno nam pokazała, co trzeba tutaj przeanalizować i będziemy pracować dalej, żeby wrócić na tą zwycięską ścieżkę.